Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witamy wszystkich Państwa w kolejnym naszym spotkaniu z cyklu Porozmawiajmy o wierze. Chcemy skupić się na czytaniach, które Kościół Święty przygotował na 15. niedzielę zwykłą. Pierwsze czytanie z Księgi Proroka Amosa nawiązuje do tego samego tematu, o którym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu a więc o powołaniu misji prorockiej, do której i my również musimy się włączyć. Ale tutaj ta misja prorocka to różnie wskazanie na to, że my, idąc za Słowem Bożym, możemy otrzymać tę moc i dojść do tego powołania, na które wskazuje święty Paweł w drugim czytaniu, bo tu słyszymy, że jesteśmy wybrani w Chrystusie przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. A więc. Mamy powołanie do świętości Pan Bóg objawia swój plan zbawienia, ale aby pełni uczestniczyć właśnie w Bożym planie, musimy pamiętać, że zbawienie oznacza uczestnictwo w tej misji, którą Chrystus przyniósł. Czyli my wszyscy musimy włączyć się właśnie w misję zbawienia. I o tym mówi Ewangelia: Chrystus posyła po dwóch swoich uczniów, apostołów, aby szli i nauczali, aby mówili o Królestwie Bożym, które jest blisko. No, i na ten temat będą dziś rozmawiać. Anna Harmata. Ksiądz Maciej Gal, I Roman Harmata. Rozesłanie apostołów, przygotowanie przez Słowo Boże i jednocześnie powołanie do świętości. To jakby te trzy tematy, które przewijają się w tych dzisiejszych czytaniach. Spróbujmy się nad nimi pochylić. No, to jest przede wszystkim dla mnie kwestia znowu takiej ogromnej pociechy, bo zawsze dobra nowina jest dobrą nowiną i tą pozostaje. Szczególnie właśnie kiedy słyszymy takie fragmenty jak dzisiejszy, no w trakcie wakacji. Więc jak najbardziej to prorocka misja, wszystko pięknie, ładnie, ale dla mnie ta Ewangelia, która jest jakoś taką, takim przynagleniem również dla nas, którzy za tydzień usłyszymy też wezwanie Pana Jezusa, żeby jednak troszkę odpocząć, ale nawet i wtedy tłumy zewsząd jakby się pojawiają i szukają Go, bo są jak owce zagubione, nie mające pasterza. Ja myślę, że my często za dużo bierzemy jakby na swoje barki, zapominając o działaniu Bożej łaski w naszym życiu. I właśnie ta dobra nowina dla mnie, ona jakoś w ten sposób przemawia i na tym polega. Pan Jezus przez tę Ewangelię również mi przypomina, że to nie jest moje dzieło, prawda, które się we mnie dzieje. Ono nie dzieje się moją mocą i siłą. Ono dzieje się mocą i siłą Boga. To jest łaska ogromna, że człowiek bierze, ma w nim udział w tym Bożym dziele, ale jest tylko instrumentem. I dobrze, żeby o tym pamiętał, bo w tak ustawionej perspektywie, no to wszystko, co robimy, robimy z ogromną nadzieją. Tam nie ma nigdy miejsca na jakieś zawiedzenie, użalanie się nad sobą i tak dalej, i tak dalej. Jezus przywołuje dwunastu i zaczyna ich rozsyłać i konkretnie daje im władzę nad duchami nieczystymi i przykazuje, żeby nic ze sobą nie brali, prócz laski. I chleba, ani by pieniędzy w trzosie, idźcie, obudźcie w sandały, nie wdziewajcie dwóch sukien. Znowu takie kompletne zdanie się na Bożą łaskę. Często o tym mówimy, ale myślę, że może za mało przypominania, a szczególnie w takim zmaterializowanym świecie, w którym my żyjemy, gdzie taki materializm, duch materializmu, on się również jakby wchodzi w struktury Kościoła też, nie? I my wszystko też często rozkminiamy na zasadzie, a czy na to będą fundusze, a czy na to nam starszy i to pej, a tymczasem Pan Jezus mówi krótko, że jedynym sposobem głoszenia Ewangelii to jest głoszenie jej w ubóstwie, że im bardziej ubogie środki, tym bardziej autentyczne jest świadectwo. To przypomina mi się tu jak żywo historia św. Franciszka, kiedy ze swoimi braćmi właśnie wybrali się na dzieło ewangelizacji, on ich zebrał po raz pierwszy i mówi do nich, że będziemy ewangelizować i idą boso w tych swoich potarganych habitach ci biedni z zakonu żebraczego, franciszkanie, no i tak włóczą się po mieście tydzień czasu i ani razu nic nie mówili. W końcu jeden z braci podchodzi do Franciszka i mówi, że. No mówię, że będziemy ewangelizować. A myśmy jeszcze ust nie otworzyli. No ale on mówi, bracia, a co my od tego dnia robimy? No dokładnie to, ewangelizujemy. Czym? Świadectwem naszego życia. Ludzie widzą, jak my żyjemy. I się nawracają. Przychodzą i mówią, jak wy to robicie? Skąd wy to macie? W ogóle się nie troskacie o jutro, co będziecie jeść, co będziecie pić? No nie. Bo zawsze Pan przyśle kogoś i ten ktoś zatroszczy się o nasze ludzkie potrzeby czy inne w takim konkretnym wymiarze, nie? No właśnie, ale jak zawsze to wymaga ryzyka. Każda relacja wymaga ryzyka, ale też wolności. Ja mówiłem w tamtym tygodniu na ten temat mocno, że mówimy o miłości tylko wtedy, kiedy jest wolność i wzajemność. Jest wolność i wzajemność. Tylko wtedy możemy mówić o miłości, nie? I to coś jest tutaj na rzeczy, nie? Kiedy ja ze wzajemnością odpowiadam i w wolności te dary i łaski przyjmują, to dzieją się wielkie rzeczy. Czy one się dzieją moją mocą? Nie. One dzieją się mocą Bożą. To Chrystus to jest, dał im władzę. To jest dla mnie ogromne przełomienie takie w tą niedzielę i taka konsolacja, pocieszenie wielkie, bo my często możemy wpaść w taką pułapkę, nie? że tyleśmy się napracowali, tyleśmy się nastarali, przygotowali, nikt nie przyszedł, nikt nie odpowiedział, nie? albo mało ludzi i tacy frustraci chodzą, zmęczeni, prawda? No bo dlaczego? Bo oni liczą na swoje własne siły. A to nie o to chodzi. I często lokują w to ogromne pieniądze. I to jest wszystko marnotrawstwo. To do nikomu jest do niczego niepotrzebne. Dlaczego? Bo tam nie ma wolności ryzyka zainwestowania właśnie w współpracę z łaską Bożą. To jest wszystko jest przekalkulowane, zaplanowane dokładnie. Tymczasem głoszenie Ewangelii właśnie wymaga takiej wolności, ogromnej ducha, wolności, swobody i tej relacji. No i to jest dla mnie, mi się wydaje, takie tutaj kluczowe, co z tej Ewangelii bije. A poza tym. Taki jeszcze jeden aspekt nie Pan Jezus mówi wyraźnie, że gdziekolwiek pójdziecie, no to nie wychodźcie stamtąd, prawda, zostańcie, ale jeśli gdzieś was nie przyjmą, no to wtedy i nie będą słuchać, to strząźnijcie, wychodząc proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. To też będzie świadectwem dla nich, nie? My często też mamy takie myślenie za wszelką cenę, ja to muszę tego dokonać, zrobić. Nie. Ta zasada tyle o ile. Ona mnie bardzo pomaga również w życiu duchowym. I znowu. Nie ode mnie to zależy, czy ta osoba akurat w tym momencie przyjmie Słowo Boże, Bożej łaski, Bożej miłości, czy też nie. Dla mnie należy głosić, w porę i nie w porę, ale jeśli ktoś nie chce, nie przyjmuje, no to nic na siłę. Nie? To, to też to działa. Jeszcze raz wracamy do wolności. Pan Jezus nie chce niewolników, dlatego nie robimy niczego na siłę. Dlatego tutaj bardzo dobrze rozumiemy papieża Franciszka, który bardzo mocno to przypomina ostatnimi czasy. I to niechże do nas dotrze, bo wielu go też nie rozumie, buntuje się przeciwko niemu i tak dalej. Zupełnie niesłusznie. O co chodzi? Chodzi o bardzo prostą sprawę. Ewangelizacja to nie jest prozelityzm. My nie nawracamy nikogo na siłę. No, nikogo nie chrzcimy na siłę, nie zmuszamy do wiary. No, nie. To musi się dokonać w wolności, w odpowiedzi swobodnej w relacji. Nie? Czyli jeszcze raz o miłości mówimy tylko wtedy, kiedy jest wolność i kiedy jest wzajemność. Ja też tego chcę. Bo Pan Bóg już pierwszy zechciał, a teraz ja chcę, a ktoś kto nie chce, trudno, idę dalej. Idę dalej. I głoszę tam, gdzie On mnie posyła. Ja mam mieć tę świadomość, za kim ja idę. To jest pierwsza sprawa. Nieraz o tym mówiłem. Dla mnie ta perspektywa pleców to jest perspektywa, która całkowicie mi wystarcza w życiu. O jakich plecach mówię? Mojego zbawiciela. Ja nawet nie muszę widzieć jego twarzy. Będę widział jego plecy, że idę za nim. że On mnie posyła. Ja wiem, gdzie idzie, w jakim kierunku. Dlaczego wiem? Bo on jest drogą, prawdą życiem. Na tej drodze mam stać. I być wyczulony na te natchnienia Ducha Świętego, gdzie on mnie w konkretne miejsce w jakie posyła okay. z dobrą nowiną. I wyszli, wzywali do znowu ten fragment nawracania się. My często też mówimy do nawrócenia, jakby to był jednorazowy proces, który się dokonuje w jednej chwili i już jest człowiek nawrócony i w ogóle wszystko jest ach i och. No nie jest tak. My już nieraz mówiliśmy, że nasze życie to jest taka wielka szkoła, lekcja, prawda, ducha wiary. I całe życie się uczymy. Nawracanie się jest procesem. Jak fakt, jednego dnia podejmuje decyzję, Panie, chcę za Tobą iść, no ale to teraz będzie wymagało dużej pracy z mojej strony, nie? współpracy, rezygnacji z siebie samego, dopasowywania się do stylu życia Jezusa, do stylu życia Ewangelią, tą, którą On żył, którą Sam pokazał w swoim życiu. Nie? Wiele razy tak mówił, wiele, wiele ludzi chciało za Nim pójść w szczerości serca. Panie, pójdę za Tobą gdziekolwiek. Zechcesz, a gdzie ty mieszkasz? Pokaż mi, ja mówię, a lisy mają nory, a, a ptaki mają gniazda, a syn człowieka nie ma gdzie głowy. Uuu, to, to, to już sobie idź swoją stronę, a ja jednak może przemyślę jeszcze sprawę. Nie? No jak tylko usłyszał, że on jest bezdomny, że tu nie ma jakiejś perspektywy takiej ziemskiej, to już się ktoś wyłącza. Nie? A no właśnie. Często też sobie powtarzajmy, w wierzę również, kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. No. Trzeba ryzykować nie? i w wtedy inwest inwestować Relacje, właśnie proces nawracania się. I wszystko, co czynimy, nie czynimy naszą mocą. Ostatecznie to, to Bóg to jest to daje ogromną wolność, moi drodzy, i dystans do wszystkiego, co w moim życiu się dzieje, łącznie z sobą samym do siebie samego. Ogromny dystans, nie. Nie naszą mocą, nie naszą siłą, ale Twoją, Twoją Panie. Tyś, który sam to dzieło rozpoczął na Chrzcie świętym, to teraz doprowadzi do końca. Tu też łączy się taka ufność Panu Bogu, że ta odpowiedź Boża nie musi być natychmiastowa. Ta odpowiedź Boża na głoszone Słowo będzie w czasie, który Pan Bóg zamierzył, czy to też w późniejszym momencie może nastąpić. Czyli tak, jak właśnie Ksiądz mówił: Ja głoszę, czy ja dzielę się Słowem Bożym, a Pan Bóg ten wzrost, czy to poruszenie serca może nastąpić, załóżmy, parę miesięcy później. Nie na, niekoniecznie natychmiast, bo my byśmy chcieli widzieć te zmiany na, natychmiastowe, o uzdrowienie, o, o choroba przestała, już się ktoś lepiej czuje. A tu czasem może to trwać ten proces, proces przemiany, proces odwrócenia się od, od, od siebie, a zwrócenia na Pana Boga. Także tam jest też Boży czas. Dla mnie z kolei z drugiego odczytania, piękne czytanie z listu Świętego Pawła do Efezjan gdzie słyszymy że jesteśmy z woli Bożej powołani do świętości czyli wolą Bożą jest żebyśmy byli z nim i to przed założeniem świata tego pragnie Bóg więc jeżeli tego pragnie Bóg żeby mnie obdarzyć świętością czyli miłością to ja też powinnam tego pragnąć i właśnie odpowiedzieć czyli ta wzajemność aby się pojawiła ale Wiara się bierze z tego, co się słyszy, czyli jeżeli ja nie znam na tyle Pana Boga, nie znam Jego miłości, nie odpowiem. Dlatego właśnie kluczem jest właśnie poznanie Pana Jezusa, najczęściej poprzez słowa, ale także poprzez świadectwo życia, to jest też ważne, ale właśnie poznanie, poznanie Jego miłości. Wielu ludzi tak się zastanawia nad tym właśnie określeniem, że zostaliśmy powołani, abyśmy byli święci, czyli pełnia miłości, bo świętość to oznacza pełnia miłości, czyli, czyli miłość, która jest cierpliwa, łaskawa, czyli wszystkie cnoty, które święty Paweł w liście do Koryntian ujął, prawda? Ale z drugiej strony ta kondycja doskonałej, że tak powiem, miłości uzdatnia nas do tego, abyśmy wybrali Chrystusa i poszli za nim. Dlatego, że ta miłość objawiająca się w nas, sama w nas, staje się nagrodą. Chrystus objawia się w nas, staje się mocą, bo przeżywanie tej miłości, doświadczenie, doświadczenie tej, tej miłości, czyli spotkania z żywym Chrystusem, uzdatnia nas do tego, abyśmy służyli innym bo chcemy się tą miłością dzielić. Sami doświadczyliśmy, a więc teraz idziemy i mówimy o tym innym. Dlatego ci apostołowie mieli ten nakaz, nie bierzcie nic innego, dlatego że moja miłość jest wystarczająca, moja łaska jest wystarczająca, abyście szli i byli świadkiem właśnie tej waszej przemiany. I wtedy Pan Bóg co robi? Obdarza ich mocą, daje im władzę, gdy ich serca są gotowe, właśnie przemienione miłością. Tak słyszymy, szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia. Hmm. Także każdy z nas jest obficie wypełniony tym wszystkim, co potrzebne jest do szczęścia, do miłości, do świętości. Tylko znowu właśnie ważną rzeczą jest, tak sobie jeszcze teraz myślę, jak was słucham, hmm. że ten dar, on musi też być przyjęty ubogim sercem, nie? W ubóstwie tak serca, nie? I i w pokorze. Dokładnie. I w posłuszeństwie Bożej łasce, nie? Bo to jest też bardzo ważne czyli ja posłuszny Jego wezwaniu, nie? bo to tylko w taki sposób, to jest możliwe cokolwiek do osiągnięcia. No, ten instrument jednak no, musi poddać się nie? w ręku mistrza. No. Więc to, to taki obraz, nie? nas jako właśnie tego instrumentu w jakiejkolwiek wymiarze, a Pana Jezusa tego, który się nim posługuje. Nie? on piękne dzieło nim zrobić, jeśli ten instrument rzeczywiście z nim współpracuje, nie stawia oporu, nie? Nie, nie, nie chce jakoś tak po swojemu, ale właśnie w posłuszeństwie się poddaje, bo rozumie, kim on jest, nie? w jakim kierunku i dokąd idzie. Zresztą Paweł to odnosi w ogóle to powołanie nas do, da się tego powołania zjednoczyć z Chrystusem na wyżynach niebieskich. On o tym w taki doskonały sposób mówi. Nie? No i to ostatecznie całe nasze głoszenie i to, to właśnie na tym polega. nie? Bo co my głosimy? Przecież my głosimy tylko Jezusa i Jego Królestwo. Dobrą prawdę ozbawienie. To jest, jest, jest podstawowa sprawa. Głoście Królestwo. To jest, przybliżyło się do was Królestwo. Blisko jest Królestwo Boże, prawda? To jest to. Nawracajcie się, właśnie nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię. Bliskie jest Królestwo Boże. Właśnie to gdy mówiłem w tygodniu, tak bym sobie życzył, jakie to było piękne, jakby tak wszystkie wiadomości na całym świecie zaczynały się właśnie od takiego wezwania. Dzień dobry Państwu. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Zanim przejdę do politycznych spraw bieżących z życia, bliskie już jest królestwo, nawracajcie się, wierzcie w Ewangelii Gdybyśmy tak się witali w naszych relacjach, a ktoś się pyta, jak się czujesz, jak żyjesz, co słychać? Bliskie już jest królestwo niebieskie. To słychać. I wtedy wszystkie sprawy się, znikają. Wierzcie w Ewangelii No bo rzeczywiście, jeżeli najpierw będziemy się starać i troskać o te rzeczy, sam Pan Jezus mówi, wszystko inne będzie nam dodane, nie? A to jest właśnie co? Królestwo jeszcze raz przypomnijmy, to jest sprawiedliwość, to jest miłość, to jest radość w Duchu Świętym, nie? Abyśmy tylko tak potrafili w całej pokorze, właśnie ubóstwie swojego serca i posłuszeństwo, posłuszeństwie Chrystusowej łasce postępować. Naprawdę świat byłby piękny. Życzmy sobie tego dzisiaj, w tym czasie takim wakacyjnym, nie? Może warto troszkę gdzieś na tych drogach wakacyjnych naszych wędrówek, podróży, czy to odpoczywając nad morzem, czy w lesie, czy, czy gdziekolwiek indziej pomyśleć w ten sposób, nie? Właśnie w tej perspektywie, o której dzisiaj mówimy, nie? Zakończmy zatem nasze rozważania na dziś, jak zawsze to czynimy słowami kolekty na 15 niedzielę. Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości. Sprawniech ci, którzy uważają się za chrześcijan odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.